Około 3000 roku przed naszą erą na północy Afryki, w delcie Nilu, powstało państwo egipskie. Zbudowane zostało w warunkach bardzo podobnych do tych, jakie panowały w Mezopotamii. Nil, podobnie jak Tygrys i Eufrat, regularnie wylewał, nanosząc na pobliskie pola warstwy żyznego mułu. Jednak bezpośrednio do uprawy nadawały się ziemie znajdujące się najbliżej rzeki. Dlatego, chcąc powiększyć powierzchnię pól, rolnicy egipscy, podobnie jak ci w Mezopotamii, budowali sieć kanałów nawadniających. Jeszcze w starożytności powstało przysłowie mówiące, że Egipt jest darem Nilu. Ukazywało ono związek pomiędzy ludźmi i rzeką, a także wskazywało na fakt zależności tej cywilizacji od corocznych wylewów rzeki. Faraon był najważniejszą osobą w państwie. Miał nieograniczoną władzę i był uznawany za przedstawiciela bogów na ziemi. Skupiał w swoich rękach najwyższą władzę polityczną, wojskową, sądowniczą i religijną. Ufalał prawa wedle swojego uznania, a co ciekawe jednak sam im nie podlegał. We władzy wspierali faraona kapłani i urzędnicy. Stanowili oni nieliczną, ale najlepiej wykształconą grupę, dodatkowo potrafiącą czytać i pisać. Za pośrednictwem urzędników faraon rządził państwem, natomiast kapłani, oprócz funkcji religijnych, prowadzili również szkoły oraz byli grupą najbliższą nauce. Między innymi to oni prowadzili obserwacje astronomiczne. Kolejni w hierarchii ważności społeczeństwa egipskiego byli rzemieślnicy i żołnierze. Poniżej nich znajdowali się chłopi, stanowiący większość społeczeństwa. Najniższą grupę społeczną stanowili nieliczni w Egipcie niewolnicy. Egipcjanie wyznawali politeizm, czyli wiarę w wielu bogów. Zgodnie z ich wierzeniami, to bogowie odpowiadali za zjawiska naturalne, takie jak wschody i zachody słońca czy wylewy. Część bogów była czczona w całym państwie, jak Ra, bóg słońca, czy Ozyrys, bóg śmierci. Byli jednak i tacy, do których modlono się tylko lokalnie. Na cześć bogów wznoszono okazałe świątynie, w których odprawiano obrzędy religijne oraz gdzie składano bogom ofiary z płodów rolnych czy kosztowności. Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe. Po śmierci stawali przed obliczem Ozyrysa, który na wadze ważył ich dobre i złe uczynki. Decyzją Ozyrysa dusza człowieka, który na to zasłużył, mogła przejść do innego świata. Kluczem jednak do życia w zaświatach człowieka było jego ciało. Bez niego nie mogła istnieć ludzka dusza. Dlatego po śmierci starano się konserwować zwłoki tak, by nie podlegały rozpadowi. Najbogatsi mogli sobie pozwolić na mumifikację. W ramach tego procesu usuwano z ciała zmarłego wszelkie organy, następnie było ono balsamowane przy pomocy różnych substancji, owijane bandażami i umieszczane w sarkofagu, czyli zdobionej kamiennej lub ceramicznej trumnie, który następnie był składany w grobowcu. Najwspanialszym przykładem egipskich grobowców są potężne piramidy. Największe z nich wzniesiono w 3000 przed naszą erą w początkach państwa egipskiego. Były one grobowcami faraonów. Ubogich, których nie stać było na proces mumifikacji, chowano w piaskach pustyni, które w sposób naturalny konserwowały zwłoki. Egipcjanie stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację, która dokonała wielu odkryć. Opracowali pismo obrazkowe, które nazwano hieroglifami. Znaki zapisywano w kolumnach i czytano je od góry do dołu. Całe pismo liczyło około 6000 znaków. Miało ono nieocenione znaczenie w zarządzaniu państwem, ale również służyło do zachowania tekstów religijnych. Jego uproszczone warianty służyły do zapisywania pozostałych utworów literackich, takich jak poezja, bajki czy pieśni. Egipcjanie posiadali szeroką wiedzę z zakresu medycyny. Znali anatomię człowieka i potrafili dokonywać skomplikowanych operacji. Orientowali się w budowie i funkcjach poszczególnych organów. Dzięki rozwiniętej matematyce potrafili wznosić monumentalne budowle. Egipcjanie opracowali również kalendarz, który liczył 365 dni i dzielił się na 12 miesięcy, każdy po 30 dni plus 5 dni dodatkowych. Opracowali go na podstawie obserwacji wylewów Nilu oraz położenia gwiazd względem Słońca.